Drodzy Państwo, już wiele padło tutaj bardzo mądrych słów w wypowiedziach pana profesora Nowaka, pani profesor Dzielskiej. Ja bym chciał bardzo zwięźle i krótko odnieść się do dziedzictwa rzymskiego, które jest w naszej historii, w naszym myśleniu. I to dziedzictwo przypomnieć jako bardzo ważne i zasadnicze. Rzym starożytny był o krok od ziem Polski, ale wtedy na tych ziemiach nie było jeszcze naszych przodków. Nie było Słowian, spośród których wywodzili się Polanie i którzy stworzyli państwo. Dlatego, że poświadczone są ślady obecności legionów, oddziałów rzymskich w Czechach, na Morawach, a więc bardzo blisko. Natomiast oczywiście Rzym starożytny, jego siła gospodarcza, materialna była obecna, dlatego że Rzym handlował z ludami, które zamieszkiwały ziemie polskie aż do jego upadku w V wieku. Więc to jest rzeczywistość, która w mniejszym stopniu nas dotyczy. Ale przecież Rzym, o czym już była mowa, upadł. Rzym przestał być cesarskim w roku 475, a władztwo polskie, władztwo piastowskie powstało dopiero w trzeciej, czwartej dekadzie X wieku. Więc na jakiej zasadzie możemy mówić o dziedzictwie rzymskim w Polsce? Wiemy, że świat chrześcijański, który przemienił Rzym, który także przejął znaczną część jego dziedzictwa, w szczególności jego dziedzictwa prawnego, artystycznego, literackiego. I to dziedzictwo w pierwszym tysiącleciu zdołał niejako przetrawić tak, aby je później udostępniać ludom barbarzyńcom, którzy zdecydowali się wejść w świat chrześcijański. I rzeczywiście decyzja Mieszka I, przyjęcie przezeń wiary w 966 roku spowodowało, że Polska rządzona przez przezeń i przez jego następców weszła w świat chrześcijański, a więc świat kultury, cywilizacji rzymskiej, którą dziedziczył Kościół. Oczywiście nie w takim wymiarze, jak to było obecne w Rzymie cesarskim, o tym być mowy nie może. Ale niemniej jednak chcę zwrócić uwagę na fakty podstawowe, o których być może czasem nie pamiętamy, że wraz z przyjęciem wiary, językiem, którym posługiwał się w stosunkach międzynarodowych, a potem także w stosunkach wewnątrz państwa, była łacina, był język cesarstwa, język urzędowy cesarstwa, który stał się językiem świata chrześcijańskiego i także stał się językiem państwa polskiego, aż właściwie po XIX wiek. Co prawda język polski wchodzi później jako drugi język urzędowy, ale możemy powiedzieć, badając źródła, badając spuściznę, jak wielka była obecność łaciny, jak ogromną rolę odegrała w myśleniu o państwie,
w myśleniu o sobie, w myśleniu o także całej rzeczywistości. I równocześnie już od 966 roku, a właściwie od 968, kiedy zostaje konsekrowany pierwszy biskup w Rzymie, biskup Jordan, i wysłany tu, aby umacniał wiarę chrześcijańską, mamy bezpośredni kontakt między Rzymem świętego Piotra, stolicą apostolską, a państwem polskim. I to jest ten bezpośredni kanał, który umożliwia nie tylko dla mieszkańców państwa polskiego, dla poddanych Piastów, Andegawenów, Jagiellonów, spotkanie z dziedzictwem rzymskim w sensie materialnym i także w sensie cywilizacyjnym, ale równocześnie jakby wejście w to uniwersalne dziedzictwo. Dlatego, że Kościół tworzy ramy, które umożliwiają jego recepcję poprzez szkołę. Trzeba przypomnieć, że szkoła średniowieczna przyjęła model kształcenia późno antyczny, koncepcję siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli siedmiu dziedzin, które były nauczane w szkołach w różnym stopniu. Chodzi o te dziedziny, które kształciły od strony języka, oczywiście umożliwiały poznanie języka łacińskiego, ale umożliwiały także poznanie retoryki, dialektyki, arytmetyki, astronomii, muzyki. To są te dziedziny, które oparte były o tradycję rzymską. Wystarczy spojrzeć na katalog Biblioteki Katedry Krakowskiej z roku 1110, żeby się przekonać, jak wielu autorów rzymskich było wykorzystywanych właśnie do tej nauki. Bo mamy tam i dzieła Stacjusza, Owidiusza, Persiusza, Salustiusza, Terencjusza, Boecjusza. A potem ta lista powiększa się. I te szkoły dają wykształcenie polskiej elicie. Później jest on rozbudowany także w kształcenie uniwersyteckie. Następuje recepcja filozofii greckiej poprzez właśnie pośrednictwo łaciny w tych uniwersytetach i również w Krakowie od roku 1364, a później 1400. To dziedzictwo jest przyjmowane i także rozwijane. Gdybyśmy spojrzeli na język określający państwo, rolę człowieka w nim, to przecież już w połowie XII wieku mamy pojęcie civis polonie, zbylud, który zostaje tak określony w dokumencie jako obywatel polski. Niewątpliwie tutaj mamy do czynienia z przejęciem tradycji rzymskiej. Zresztą, co tu dużo mówić, państwo Mieszka, które nadaje stolicy apostolskiej, jest określone jako civitas chinesque, jako właśnie pojęcie rzymskie civitas na określenie państwa, które zawierza stolicy apostolskiej świętemu Piotrowi. Idźmy dalej. To, czym się chlubimy, Rzeczypospolita, Respublika, która wchodzi w język myślenia elit, jest bardzo głęboko zakorzeniona, już i widzimy to poprzez biskupa krakowskiego Wincentego, zwanego Kadłubkiem, czyli mistrza Wincentego, w jego kronice. Jego kronika zresztą kapitalnie pokazuje, jak głęboko przedstawiciele polskiej elity weszli w dziedzictwo Rzymu, poznawszy prawo rzymskie poprzez kodyfikację justyniańską, już tutaj przypomnianą, poprzez właśnie autorów rzymskich, pisarzy,
i Rzeczypospolita jako państwo, które opiera się o obywateli. Cives stanowią jego podstawę, ale ci zaś są zbudowani, ci zaś żyją wedle cnoty. I jako wspólnota ci właśnie obywatele, odwołujący się do cnót swoich przodków, ale także kultywujący te cnoty, tworzą ojczyznę, tworzą Rzeczypospolitą. Patria, ojczyzna, patrimonium, ojcowizna, justycja, sprawiedliwość, to wszystko w myśleniu elit polskich, średniowiecznych i późniejszych wywodzi się właśnie z dziedzictwa rzymskiego. I jest ono nadal rozwijane, jest ono tu także w Polsce, to dziedzictwo, można powiedzieć, idzie dalej, jest rozwijane w duchu chrześcijańskim, w duchu, który idzie ku, można powiedzieć, pełnej podmiotowości osoby. Chcę przytoczyć definicję sprawiedliwości, którą mistrz Wincenty za tradycją starożytną, modyfikując ją, nam przekazał, która jest niezwykle ważnym, można powiedzieć, rozwinięciem dziedzictwa rzymskiego właśnie w duchu wiary chrześcijańskiej. Pisał tak: sprawiedliwość oznacza to, co sprzyja najbardziej temu, co może najmniej. Jeszcze raz, sprawiedliwość oznacza to, co sprzyja najbardziej temu, co może najmniej. Et dicta est justitia, quae plurimum prodest ei, qui minimum potest. A więc to najsłabszy jest przedmiotem akcji sprawiedliwości. Najsłabszy. Ten, który może najmniej i sprzyja temu najbardziej. Tak więc, drodzy Państwo, by nie przeciągać tej refleksji, możemy powiedzieć, że moment przyjęcia wiary, tej decyzji fundamentalnej, otwarcia się i wejścia w świat chrześcijański, umożliwił spotkanie z dziedzictwem Rzymu, jego recepcję na różnych polach, recepcję na poziomie języka, na poziomie myśli politycznej, na poziomie nauki, na poziomie edukacji szkolnej, na poziomie twórczości. I równocześnie to dziedzictwo przyjęte było także niezwykle twórczo rozwijane już od naszych bardzo odległych czasów przez naszych wybitnych przodków. Jest więc obecne po dzień dzisiejszy i oby to dziedzictwo zarówno z myślenia, w szczególności zaś myślenia o państwie, o obywatelach, o cnocie obywatelskiej, która konstytuuje wspólnotę Polaków, o ojczyźnie, o trosce o nią, była jak najbardziej i obecna, i rozwijana, kultywowana przez nas. Dziękuję bardzo.